Lekcja pod tytułem Rodzaje trójkątów. Czym jest trójkąt, już doskonale wiesz. I teraz trójkąty możemy dzielić na różne ich rodzaje. W jaki sposób? Mamy dwie metody do dyspozycji. Będziemy stosowali jedną, drugą, albo okaże się, że obie jednocześnie. Pierwsza z nich mówi tak. Wskaż rodzaj trójkąta, patrząc na jego kąty. Albo mierząc jego kąty, dokładniej rzecz ujmując. Druga metoda mówi, wskaż rodzaj trójkąta, patrząc na jego boki. Lub dokładniej rzecz mówiąc, mierząc jego boki. Czyli albo patrzymy na kąty, albo na boki. No to poznajmy obie te metody i jakie rodzaje trójkątów z nich wynikają. Popatrzmy sobie. Patrząc na kąty trójkąta, lub mierząc je dokładniej. Wyróżniamy. Po pierwsze, trójkąty ostrokątne. Jakie to są? To są takie, w których wszystkie kąty są kątami ostrymi. Czyli inaczej, wszystkie kąty są mniejsze od 90 stopni. Czyli jeżeli masz do czynienia z trójkątem, popatrzyłeś, a dla pewności zmierzyłeś za pomocą kątomierza i tak rób w zadaniach, i widzisz, że każdy z tych kątów jest mniejszy od 90 stopni, to już wiesz, to jest trójkąt ostrokątny. Świetnie. Drugi rodzaj. Jeżeli popatrzysz, a dla pewności zmierzysz i okaże się, że jest jeden taki kąt, który jest kątem prostym, pamiętasz, to się tak oznacza, czyli inaczej, ma 90 stopni, to mówisz, aha, to jest trójkąt prostokątny. Czyli trójkąt prostokątny to jest taki, gdzie jeden z jego kątów jest równy 90 stopni. A jeżeli się okaże, że znajdziesz w trójkącie taki kąt, o, zaznaczę go tu, który jest większy od 90 stopni, to jest tak zwany kąt rozwarty, jak pamiętasz, to wtedy mówisz, aha, to jest trójkąt rozwartokątny. I to są trzy rodzaje trójkątów, jakie patrząc na kąty, możemy wyróżnić. Trójkąty ostrokątne, wszystkie kąty ostre. Trójkąty prostokątne, jeden z kątów prosty. I trójkąty rozwartokątne, jeden z kątów jest rozwarty. Przy okazji, jeszcze trzeba o trójkątach prostokątnych pewne nazwy poznać. Popatrz. Tu narysowałem trójkąt prostokątny. Podejrzewamy na oko, co się tak nieładnie mówi, że ten kąt jest prosty. Jak weźmiemy albo ekierkę, bo ją tu można przełożyć, albo, uczciwiej mówiąc, trzeba by wziąć kątomierz i potwierdzimy, że tu jest kąt prosty, to już możemy go zaznaczyć. Czyli mamy trójkąt prostokątny. W takim wypadku te dwa boki, ten bok i ten bok, nazywają się przyprostokątnymi. To jest przyprostokątna i to jest przyprostokątna. Dlaczego ten bok się tak nazywa i ten? Bo leżą przy kącie prostym. Stąd ta nazwa. Przyprostokątna. Leżą przy kącie prostym. A ten trzeci bok, który leży naprzeciwko kąta prostego, nazywa się przeciwprostokątną. Przyprostokątna, przyprostokątna, bo przy kącie prostym i przeciwprostokątna. To też trzeba niestety zapamiętać. Jak dzielimy trójkąty patrząc na kąty, już wiemy. Na ostrokątne, prostokątne i rozwartokątne. A jak teraz patrząc na boki? Patrząc na boki, a tak dokładnie mierząc je przedtem linijką, bo znowu najpierw ocenimy tak na oko, a później to trzeba potwierdzić linijką, możemy podzielić trójkąty na równoramienne. To są takie trójkąty, które mają dwa boki równe. O, popatrz, ten bok i ten bok są równe, możesz zmierzyć. A więc nazwijmy to sobie A, B, C i długość AB, tak to pamiętasz się określa, równa się długości BC. I taki trójkąt nazywamy równoramiennym. Ma dwa boki równe. Przy okazji trójkąta równoramiennego stosuje się taką nazwę. Te boki, które są równe, nazywamy ramieniami.
ramię, ramię, a ten trzeci bok nazywamy podstawą. Jeszcze do tego za chwilę wrócę, bo to nam się przyda. Drugi rodzaj trójkąta, jaki wyróżniamy patrząc lub inaczej mierząc jego boki. To jest taki trójkąt, gdzie jak zmierzymy jego boki, okaże się, że wszystkie są równe. Wszystkie. Już nie dwa jak tutaj, ale wszystkie są równe. Czyli jak sobie poznaczamy tutaj wierzchołki, to możemy napisać, że długość AB równa się długości BC równa się długości CA. Wszystkie te odcinki, czyli wszystkie te boki są równe. Taki trójkąt nazywamy równobocznym. Wszystkie boki równe. Świetnie. A jak się spotkamy z trójkątem, którego wszystkie boki są innej długości, czyli inaczej są różne, to możemy taki trójkąt nazywać różnobocznym. Ma po prostu różne boki. A więc mamy trójkąty równoramienne, równoboczne bądź różnoboczne. Uczniowie najwięcej problemu mają z rozróżnianiem nazw. Pamiętają, że są równoramienne i równoboczne, tylko miesza im się, który to z typów ma dwa, a który trzy boki równe. Dobrze jest sobie coś takiego zapamiętać. Wrócę do tego rysunku, gdzie mówiliśmy, że w trójkącie równoramiennym mówimy, że te dwa boki równe to są ramiona, a ten trzeci to podstawa. Narysuję ci coś. Ludzika. Łapka, łapka. Uśmiech zawadiacki. A tutaj porcięta. W języku polskim na ręce czasami mówi się także i ramiona. Jedno ramię ma człowiek i drugie ramię. Ile ich jest tych ramion? Dwa. Jak zapamiętasz sobie, że dwa ramiona, to jest trójkąt równoramienny. Zobacz, równoramienny. Nazwa ramiona niech ci się kojarzy z ludzikiem, a ludzik ma dwa ramiona, czyli to znaczy, że to jest trójkąt, który ma dwa ramiona, inaczej dwa boki równe. A ten drugi to jest równoboczny. Ramienny, ludzikowy, dwa ramiona. A ten drugi, równoboczny, ma wszystkie boki równe. O, tak to niektórym uczniom takie tłumaczenie pomaga. Ramiona, ludzik, dwa ramiona. Ten drugi równoboczny, no bo z rozróżnieniem różnobocznego nie ma problemu. Wszystkie są różne, to tutaj żaden to problem dla większości. Wiem, że między tymi dwoma nazwami miesza się czasami w głowach. Świetnie. Mamy zatem już nazwy ostrokątny, prostokątny i rozwartokątny, patrząc na kąty trójkąta, i nazwy równoramienny, równoboczny i różnoboczny, patrząc na jego boki. Teraz, jeżeli w zadaniu każą ci, na przykład są wyrysowane jakoś różne trójkąty, każą ci powiedzieć, jaki to jest typ trójkąta. To musisz patrzeć i na jego kąty, i na jego boki. W kolejności dowolnej. Popatrzmy sobie na ten trójkącik. Co tu widzimy? Tu już mamy napisane. Ten bok ma 5 cm, ten 5 cm, ten wyraźnie dłuższy od nich. To co? Jaki to jest typ trójkąta? Równo. Ra. Mie. Nny. Ale jednocześnie widzimy, że ma kąt prosty, czyli jaki to jest typ trójkąta? Prostokątny. To mówimy równoramienny, prostokątny. Można dodać i, ale raczej się tego nie stosuje. I to jest pełna nazwa tego trójkąta. Trójkąt równoramienny, prostokątny. Wychwyciliśmy obie jego cechy. I tą cechę wynikającą z tego, że ma dwa boki równe i tą z tego, że ma kąt prosty. No a jak tutaj było wszystko napisane i pokazane, a tutaj mamy trójkąt, o którym nic nie wiemy, no to trzeba wziąć linijkę, pomierzyć. Zmierzymy, okaże się, że wszystkie boki różne. No to mówimy, to jest trójkąt różnoboczny, a teraz myślimy o kątach i mierzymy sobie.